zapraszam do tych wszystkich, którzy będą za pośrednictwem kamer mnie oglądali. Od pewnego czasu jestem, powiedziałbym, dość zaciekle atakowany przez kandydata i kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Jak Państwo wiedzą, na konwencji wyborczej PiS-u posłużono się, jak sądzę, najwyższą obelgą, jaką może posłużyć się PiS. Porównano mnie do premiera Tuska. To w ustach PiS-u rzecz absolutnie straszliwa. Dzisiaj podobną, kłamliwą kampanię rozpoczęła Platforma Obywatelska, informując ogłoszenie, że głosowanie na Dutkiewicza jest oddaniem władzy w ręce PiS-u. Państwo wiecie, że sojusze zawierają politycy tych dwóch ugrupowań, czego wyraźnym przykładem może być to, że poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Wiesław Kilian, ma być wiceprezydentem w sytuacji, w której prezydentem miasta zostanie poseł PO, pan Sławomir Piechota. Uważam, że kiedy premier Tusk deklaruje, że nie robimy polityki, a budujemy mosty, budujemy przedszkola, to byłoby rzeczą właściwą w okresie wyborów samorządowych funkcjonować na bardzo przyzwoitym poziomie.